robaczki wy moje, zimę mamy. Co za tym idzie, chciałem popodłączać wszystkie webasta i tak dalej, zobaczymy jak to działa. Niektóre webasta uruchamiają się dopiero przy, czekajcie, w moim Jaguarze jest bodajże od 6 stopni. Wtedy włącza się to dodatkowe ogrzewanie, bo takowego webasto ja nie mam. Mam urządzenie, ale nie mam możliwości programowania tego. Teraz przede wszystkim pytanie. Dlaczego webasto nie działa? Dlaczego webasto szaleje? Poczekajcie. Pokażę wam. Uwaga. Tak to wygląda. Znaczy nie jak wygląda. Nic nie widać. Dym. Zakopciło, zobaczcie. Ręki nie widać. To nasze nowe webasto, które jest w kamperze tutaj. Tam jest, o. Dlaczego taki numer zrobiło? O, tu macie, czekajcie, jeszcze coś. Tu macie sterownik od niego. Widzicie, tu mam normalne webasto, a tu jest to chińskie. I to chińskie zaczęło kopcić, wyskoczył błąd E8. I ja wam powiem, kilka przyczyn takiego czegoś może być. Ale wyjdźmy stąd, nie będę tego wdychał. O, niezdrowe. Dlaczego takie przyczyny są? Przede wszystkim, dlaczego tak webasto kopci? Szczególnie jeżeli zaczyna się sezon zimowy. Ano dlatego, że jakby wam to zobrazować, to by trzeba było chyba narysować. Webasto jest skonstruowane tak, że w środku jest świeca żarowa i na tą świecę żarową, tam jest jeszcze taki filterek, kapie sobie nasza ropa. Kapie sobie ropa i zachodzi zapłon i się po prostu pali, idzie ogień, komorę spalania po prostu nagrzewa, w koło komory spalania na zewnątrz jest zazwyczaj albo powietrze, albo woda, zależy jakie webasto, nagrzewa się i tak dalej, i tak to w skrócie to wygląda. Oczywiście wszystkim steruje sterownik i tak dalej, i tak dalej. A teraz dlaczego kopci? A kopci dlatego, że albo nie ma zapłonu od razu, albo jest filtr brudny, albo jest świeca żarowa brudna, zalana tym olejem. Jak to dojdzie do zapłonu, to się wszystko musi wypalić. I zazwyczaj po jakimś czasie, po prostu także nie róbcie tego błędu, nie wyłączajcie od razu webasto. O Jezu, kopci coś nie tak. Nie, błąd. Dajcie, niech to się wykopci, niech to się wypali, porządnie wypali. I wtedy na 99% przestanie wam to webasto kopcić. Najgorzej co jest dla webasto, to jak uruchamiacie silnik, ono się właśnie załączy przykładowo, a potem wyłączacie od razu. I to się nie zdąży tam wypalić, jeżeli macie coś tam jeszcze uszkodzone, czy coś w tym sensie. Także webasto musi wypalić ten olej, czy tam tą ropę, która tam sobie nakapie. Inaczej będzie się osadzać, a potem będzie bardzo kopcić. Tak jest moje doświadczenie z tego wszystkiego. Ja nie jestem profi w tym. Ale wiecie co? Kiedyś, poczekajcie, bo jeszcze zobaczę, czy mam. Kiedyś kupiłem taki, z Litwy to było, czekałem dosyć długo na to. Takie coś. Co to jest? Zobaczcie, to jest zestaw kabli. I to jest karta. Jest webasto i to są software, to są z programem, tu jest karta. To jeszcze nigdy tego nie użyłem. To było, wiecie co, z 2 lata to już mam. I do tego jeszcze mam, to jest moje webasto od Jaguara. Ono jest na pewno dobre. Widzicie filmy webasto. Znaczy, no, od Jaguara, widzicie? I to webasto jest dobre. Także, jeżeli byście chcieli, bo się już troszkę znamy, to się możemy umówić. Słuchajcie, jeżeli napiszecie mi pod tym filmem 20 komentarzy, tak, chcę film odnośnie webasto, to ja wam obiecuję tutaj słowo harcerza, że zrobimy sobie taki stół montażowy i podłączymy to webasto na krótko, a jak trzeba będzie, to rozbierzemy je na elementy, na najdrobniejsze elementy. Co do ostatniej śrubki, zobaczymy jak jest zbudowane, jak to działa. Mówię, ale to zależy tylko i wyłącznie od was. Żebym ja wam mógł czas poświęcić, to film niestety musi mieć oglądalność, bo z czegoś trzeba też żyć. Także zrozumcie to proszę. Ja, żeby dla was zrobić film, to muszę odejść od mojej pracy. Czynsze trzeba płacić. Proste. Was to nic nie kosztuje. Piszcie w komentarzach, dajcie łapę w górę.
polećcie ten film dalej, wtedy film idzie w górę. Ja mogę się zająć takimi wynalazkami właśnie dla was. I potem wiecie, jak działa Webasto, jak to podłączyć i tak dalej. Słuchajcie, nieraz przyjeżdża ktoś do mnie i mówi tak: słuchaj, Webasto nie działa. Dlaczego moje Webasto nie działa? Sprawdzam na komputerze, nie ma błędów. Nie będzie. A wiecie dlaczego? Ponieważ Webasto nie odczytuje, przynajmniej nie wiem jak te nowsze samochody, ale te starsze, wszystkie, Webasto nie odczytuje błędów za pomocą OBD2. Nie ma czegoś takiego, nie ma połączenia bezpośrednio z Webasto, ze sterownikiem Webasto. Dlatego właśnie jest to. Aby podłączyć, widzicie, tu są wtyczki specjalne i tu jest taka sama wtyczka, ta na przykład tu, jak ta tutaj. Podłącza się bezpośrednio tu i tu macie sterownik, tu. I ten sterownik wtedy można odczytać. I ten sterownik na przykład, można go oszukać, że na przykład jest temperatura, jak się podłączy pod komputer, teraz 3 stopnie i dopiero to załączyć. Webasto, taki, to jest dodatkowe ogrzewanie, ono się nie włączy wam, jak macie 20 stopni na dworze. Bo nie, automatycznie ono się włącza tylko od odpowiedniej temperatury, zależy jak tam jest zaprogramowane. Dlatego właśnie jest ten dodatkowy komputer, aby można było to podłączyć. I to jest, z tego co wiem, to jest Webasto, to jest Eberspeicher, są te dwa, te główne rodzaje tych, ale nie wiem, mówię, nie podłączałem tego jeszcze, nie wiem, nawet nie wkładałem tego do komputera, nic nie wiem. Także robaczki, od was to zależy, chcecie się coś więcej dowiedzieć o Webasto, pisz tam w komentarzach, ode mnie to wszystko, tam się już podejrzewam, wywietrzyło, idę robić dalej Vito. Czym tam się ciepło, cześć!